Witam Was wszystkich, z tej strony Nacios. Dzisiaj zaprezentuję Wam 25 faktów o piłkarzu Łukasz Piszczek. Miłego oglądania! 1. Łukasz Piszczek urodził się 3 czerwca 1985 roku w Polsce w województwie śląskim. 2. Jest zawodowym piłkarzem jednego z najlepszych klubów na świecie oraz reprezentuje Polskę. Gra na pozycji prawego obrońcy z numerem 26. 3. Jest synem Haliny i Kazimierza Piszczek. 4. Ma dwójkę braci, Adama i Marka, którzy również są piłkarzami. 5. Łukasz wielokrotnie podkreślał, że to właśnie ojcu zawdzięcza fakt, że został piłkarzem. Gdy miał około 7 lat, to tata zaprowadził go po raz pierwszy na treningi piłki nożnej. 6. Jako junior występował najpierw w latach 1992-2001 w drużynie LKS Goczałkowice-Zdrój, a potem w latach 2001-2004 w Gwarku Zabrze. 7. Młodości śmiali się z niego, że jest zbyt chudy i nie ma wystarczającej masy oraz wielkich mięśni. Łukasz wziął się za siebie i tak przypakował, że mówi na niego później Herkules. 8. W 2004 roku został królem strzelców Mistrzostw Europy U19, strzelając 4 gole. 9. Młody piłkarz w wieku 14 lat wyjechał już z domu. Aby pogodzić szkołę, treningi i dojazdy, zamieszkał w internacie w Gwarku Zabrze. 10. W 2004 roku został dostrzeżony przez włodarzy niemieckiej Herty Berlin, którzy postanowili ściągnąć go do swojego klubu. Zawodnik przyszedł na zasadzie wolnego transferu. 11. Po podpisaniu kontraktu został od razu wypożyczony do występującego w polskiej ekstraklasie Zagłębia Lubin. 12. W trakcie wypożyczenia razem z drużyną Zagłębia Lubin zdobył Mistrzostwo Polski w sezonie 2006-2007. 13. W 2007 roku jego wypożyczenie dobiegło końca i Piszczek dołączył do kadry klubu Herty Berlin. Trener ustawiał go na boisku jako pomocnika lub też bocznego obrońcę. 14. W reprezentacji Polski zadebiutował 3 lutego 2007 roku w meczu z Estonią wygraną 4-0. 15. W 2010 roku zakończył się klubowy kontrakt Piszczka i stał się on wolnym zawodnikiem. Na przełomie czerwca i lipca 2010 roku Łukasz został piłkarzem Borussii Dortmund, otrzymując koszulkę z numerem 26. 16. Z Borussią Dortmund zdobył 2 razy Mistrzostwo Niemiec, 2 razy Puchar Niemiec oraz 2 razy Super Puchar Niemiec. 17. Został najlepszym prawym obrońcą Bundesligi według Kickera aż 2 razy. 18. Znalazł się w drużynie sezonu w Bundeslidze 2016-2017. 19. Łukasz Piszczek w 2011 roku został skazany przez sąd rejonowy za udział w korupcji w polskiej piłce nożnej, której dopuścił się jako zawodnik Zagłębia Lubin. Piłkarz sam się zgłosił do prokuratury i dobrowolnie poddał się karze roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 20. Reprezentant Polski od początku swojej kariery piłkarskiej grał na pozycji napastnika. Podczas gry w Hercie został z konieczności przemianowany najpierw na pomocnika, zaś później na bocznego obrońcę. Jürgen Klopp, były trener Piszczka w Borussii Dortmund, chwalił aktywność zawodnika, który oprócz pracy w defensywie często uczestniczył w ofensywnych akcjach swojego zespołu. 21. Łukasz Piszczek jako nastolatek uczęszczał do technikum gazowniczego w Zabrzu. 22. Od czerwca 2009 roku jest w związku małżeńskim z Ewą Piszczek. Poznali się w szkole, gdzie Łukasz musiał się dużo natrudzić, żeby ukochana zwróciła na niego uwagę. 23. Para ma 2 córki, Sarę i Nelę. 24. Z żoną podjęli decyzję, że po zakończeniu jego kariery piłkarza wracają na stałe do Polski. 25. Łukasz Piszczek na sam koniec swojej piłkarskiej przygody chciałby jeszcze trochę pograć w klubie LKS Goczałkowice. Tak dla przyjemności. No i to by było na tyle w tym materiale. Gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, by nie przegapić żadnego nowego filmiku oraz do zostawienia łapki i komentarza pod filmem. O kim chciałbyś usłyszeć następne 25 faktów? Możesz również udostępnić innym mój materiał, za co będę ogromnie wdzięczny. Dzięki, że wpadłeś, trzymaj się, na razie.